Witaj, mamo. Przestraszyłeś mnie. Nie widzę klientek. Albo zapłacisz czynsz, albo muszę cię wyrzucić. Mogę ci pomóc. Mówiłam ci 1000 razy, że nie ma tu dla ciebie przyszłości. Życie tu jest ciężkie. Każdy walczy o lepsze jutro. Ale wierzymy w szczęście. Te drzwi nie chcą się otworzyć. Naprawdę? Wyciszacie moje przekleństwa? Się. Jestem głodny, mamo. Daniel nie przyniosła żarcia? Jak śmiesz wymawiać moje imię, kretynie? Co za seksistowskie podejście? Co tu robisz, Grace? Kto cię wpuścił? Interes się rozkręca, a tu będzie aneks. Zaraz moja ręka zaanektuje jej twarz. Przestań! Co zamierzasz robić po szkole, piękniśu? Matka Andinia odpowiednio tobą pokieruje. Kura! Piórko, masz mi wskazać drogę. Co tu robisz, dzieciaku? Nie ma kto nas strzyc. Jeśli zrobisz nam fryzury, ty i kura będziecie bezpieczni. Co ty, mruwa? Przywiązałem się do niej. Jej, kurczył? Podoba ci się? To jest czadowe. Dokąd to się pan tak spieszy? Widziałeś nową fryzurę mrówy? Ja ją zrobiłem. Wygląda nieźle. Masz talent, dzieciaku. Powiedz to mojej mamie. Pokaż im, kim jesteś. Znajdź swoje miejsce. O co chodzi? Nic nie zrobiłem. Odczepcie się. Oto słowo pańskie, które porusza tłumy. Dość skromne te tłumy.